Cześć, witam wszystkich. Tym razem nie będzie o budowlance, tak jak ostatnie moje filmy. Kiedyś, jakieś 2 lata temu, nakręciłem film Ile waży tona węgla. Filmik był bardzo popularny. Zamówiłem wtedy tonę węgla, dostawca dowiózł mi jakieś 650 kg. Zresztą wszystko jest zawarte w filmie, link jest pod tym filmem. Tutaj mamy zamówienie 0,5 tony węgla. No tak na oko wydaje się, że może być trochę mniej, więc sobie to zważę. Będę odmierzał wiadrami, potem jedno wiadro lub kilka wiader osobno oczywiście odważę wagą. Wyliczę średnio, ile waży jedno wiadro i przemnożę przez ilość tych wiader i wyjdzie mi, ile waży ten węgiel. Będę ważył taką wagą łazienkową, elektroniczną. Na ostatnim filmie ważyłem trochę inną wagą, ale ta powinna być dokładniejsza nawet. Jednak dla większej dokładności każde wiaderko będziemy ważyć osobno. Jeśli chodzi o wagę wiadra, to nawet nie ma co odejmować, bo jak stawiam wiadro na wadze to czy inne, to waga nic nie pokazuje. Waga wiadra jest niewidoczna dla wagi, czyli nie muszę odejmować masy wiadra. 23 wiadra odważone, to tak jakby około 230 kg, czyli tutaj powinno zostać 270 kg. Ważę każde wiadro z osobna i okazuje się, że wiadro wiadru nierówne. Podejrzewam, że jak się wypełni wiadro drobniejszym węglem, to będzie to ważyło więcej. To będzie tam mniej powietrza, wypełni szczelniej. No to cóż, mamy 30 wiader, czyli tak jakby 300 kg. Czyli powinno tutaj być w tej kupce 200 kg. Ważymy dalej. Zamówione było 0,5 tony węgla. Zapytałem dlaczego tak mało, dlaczego nie tonę na przykład. Usłyszałem odpowiedź, że po prostu no, jeśli zamówi się 0,5 tony, to że mogą dokładniej to zważyć i przywieźć. No. Zaraz zobaczymy, czy miało to sens. W tej chwili mamy przeważone około 380 kg, więc powinno tutaj zostać 120 kg. Odmierzone mamy 430 kg, więc tutaj powinno zostać 70 kg. Zaraz będziemy mieć wynik. Ważymy ostatnie wiaderko i przystępujemy do podsumowania. 0,5 tony posprzątane, mam wynik. Okazuje się, że no, zamiast 0,5 tony było oczywiście trochę mniej. Było 466 kg. Węgiel był trochę, no, trochę mokry, bo leżał tutaj kilka dni. W międzyczasie padało, czyli mogło nawet brakować 50 kg, jeśli byłby suchy. Czyli reasumując, przeliczyłem na pieniądze, brakowało 24 zł, ponieważ brakowało 33 kg, każdy kilogram w przeliczeniu kosztował 74 grosze, więc za 33 kg wyszło 24,42 zł. No nie jest to aż tak dużo, ale na tonie byyłoby to już 50 zł, także 10 takich dostawi i dostawca ma 500 zł dodatkowo w kieszeni. No i oczywiście waga znowu się pomyliła na niekorzyść klienta. Jeszcze tylko przypomnę, że ważone było taką wagą elektroniczną. No ona raczej wydaje mi się, że jest dokładna, ponieważ wcześniej położyłem na niej odważnik 5 kg. No i rzeczywiście pokazało, że ten odważnik 5 kg waży 5 kg. Subskrybujcie, lajkujcie, na pewno będzie w przyszłości jeszcze podobny materiał. Niedługo pojawią się na pewno jeszcze filmy z piwnicy, w których będę pokazywał, jak ekonomicznie i ekologicznie spalić węgiel. A tymczasem do zobaczenia. Cześć.